Nie powiem wam, jak być cool. Nie będzie tu też lookbooka. Zakładam, że po prostu macie to opanowane. Wiecie, że ciuchy i ręcznik to coś, co zabiera się po prostu ze sobą. Wiadomo, dobra muzyka i najlepsi znajomi to klucz do dobrej zabawy na festiwalu. Ale jest coś jeszcze. Przed wami czysta esencja. Pokażę wam, czego potrzebujecie, by nie tylko przeżyć, ale bawić się dobrze i w każdych warunkach być gotowymi na wszystko. Mnie już niedługo czeka Woodstock i zabawa w strefie Play, więc moje przygotowania uznam za zrobione. Ha! Zacznijmy od minimalizowania. Zamiast wielkiego szamponu, mydła czy pasty polecam ich miniaturki lub po prostu odlewki. W tej chwili już w każdej drogerii znajdziecie małe zestawy, które was wspomogą właśnie w podróży. Wyjazd to jednak nie jest dobry czas na eksperymentowanie z próbkami. Nie ma gorszej wtopy niż uczulenie na własne życzenie w trakcie, kiedy macie się bawić. Latem w większości Europy warto być gotowym na dwa rodzaje pogody, niezależnie od prognozy. Ręka do góry, kto nie został przemoczony deszczem w niby piękny, słoneczny dzień. A więc do bagażu wrzucamy zarówno długie spodnie, ciepłą bluzę z kapturem, pelerynkę przeciwdeszczową, kaloszki lub kilka zwykłych siatek i taśmę klejącą, którymi można zabezpieczyć buty. A co ze słońcem? Czapka z daszkiem, okulary i obowiązkowo filtr przeciwsłoneczny o faktorze co najmniej 20. Tylko smarujcie się nim na początku, a nie w środku dnia, ok? Czas na resztę kosmetycznego niezbędnika. Mały suchy szampon do włosów i nawilżający balsam do ust. O dezodorancie i szczoteczce do zębów nie wspomnę. Właśnie w sumie wspomniałam. Pamiętajcie w ogóle, żeby szczoteczka miała ubranko. To taki szczegół, a jednak zwiększa poziom higieny. Dla ślepaków, takich jak ja, soczewki jednodniowe w ilości o 50% większej niż liczba dni wyjazdu. No i oczywiście okulary. Make-up? Im mniejsze opakowania, tym lepiej. Pamiętajcie, by paletka do oczu miała lusterko i była mocna. Bo po co komu codzienne zmagania z No Mirror Challenge, no nie? Zabierzmy się za apteczkę. Ja zwykle pakuję ją małą, by móc później nosić cały czas ze sobą. Wszelkie wpadki zdarzają się przecież w terenie, prawda? Okresowy i plastrowy niezbędnik? Jest. Tabletki na ból głowy i brzucha? Są. Wapno w razie uczulenia lub ataku komarów? Mam. Chusteczki i żel do dezynfekcji? No ba. Całość w szczelnym woreczku, który chroni od brudu i wilgoci. Elegancko. A teraz kilka gadżetów, które w terenie, w warunkach polowych na pewno nie uratują wam życia, ale jego komfort na pewno poprawią. Gwarantuję, że znajomi dzięki nim będą się do was zdecydowanie bardziej przysuwać. Przekąski wytrzymujące trudne warunki, czyli wilgoć, słońce i zgniatanie. Korki do uszu. Serio, na spędach z dużą ilością ludzi w nocy nadal nie uratują wam życia, oczywiście, ale wasze nerwy na pewno. Mokre chusteczki, duże opakowanie. Czyste ręce na zawołanie na festiwalu to bardzo deficytowa sprawa. Pamiętajcie, by chować je przed słońcem i trzymać zamknięciem w dół, by nie wyschły. Tak zwany plecak szmata nie zajmuje dużo miejsca, a sam sporo pomieści. Nożyczki i taśma klejąca. Serio, tym można załatwić połowę problemów. Ja mam zawsze i prawie zawsze jest sytuacja, w której się przydadzą. Powerbank naładowany. Jeszcze raz powtórzmy. Naładowany powerbank. Portfel w wersji mini. Tak, to jest portfel tak w ogóle. Łatwiejszy do noszenia, a jak już go zapodziejecie, to przynajmniej wiecie dokładnie co. Najwygodniejsze buty świata i najlepiej także drugą parę na zmianę. Niekoniecznie po to, by było ładnie, ale na wypadek przemoczenia, zabłocenia, zapiaszczenia, otarć i innych rzeczy, które zdarzają się każdemu aktywnemu człowiekowi. No i dla koneserek i koneserów głośnik Bluetooth. Będziecie wtedy władczyniami muzyki, nawet jak ta festiwalowa jeszcze nie zaczęła albo już skończyła grać. No dobra, wszystko gotowe. I przy tej pięknej, muzycznej okazji zapraszam wszystkich do strefy Play na Woodstocku. Będę tam wszystkie 3 dni i razem będziemy się bawić, ale i tworzyć. W tym roku jestem masterem strefy kreacji Play, gdzie będziemy razem nagrywać gify na green screenie, robić nadruki na t-shirtach, zaplatać włosy, tworzyć wianki, a jakby tego było mało, to jeszcze pójdziemy w body painting. No i co? Wszystko gotowe?
piszcie, czy wrzucacie coś więcej do swojego bagażu i po prostu do zobaczenia.